Jakie jest pole powierzchni zielonej figury? Taka figura nie ma chyba żadnej matematycznej nazwy. Możemy ją na nasze potrzeby nazwać na przykład dziurawy prostokąt. Chcemy się dowiedzieć, jakie jest pole jej powierzchni. No i jak zwykle, można to obliczyć na wiele sposobów. Możemy na przykład, tak jak dwa filmy wcześniej, narysować siatkę prostokątną zawierającą jednostkowe kwadraty. Ten bok musielibyśmy podzielić na 8 równych części, ten na 9. I będziemy mogli wtedy zliczyć wszystkie kwadraty mieszczące się w zielonej figurze kwadraty jednostkowe. Ale to chyba za dużo zachodu. Może jest jakiś prostszy, lepszy i szybszy sposób. Możemy, jak w poprzednim filmie, podzielić zieloną figurę na części, takie części, żeby łatwo było obliczyć ich pole, a potem pola wszystkich części dodać. Ale to chyba też trochę pracy będzie od nas wymagało. Ja mam jeszcze inny pomysł. Tym razem, zamiast dzielić figurę na części i potem pola tych części dodawać, możemy się zastanowić, czy od jakiejś większej figury nie da się odjąć jakiegoś pola, żeby w wyniku takiej operacji otrzymać pole zielonej figury. Macie jakiś pomysł, co by tu od czego odjąć? Możemy obliczyć pole tego większego prostokąta, całego, razem z tym białym środkiem i od niego odjąć. Pole tego mniejszego prostokąta, tego białego środka. Otrzymamy wtedy pole zielonej figury. No to po kolei. Większy prostokąt ma boki o długościach 9 cm i 8 cm. W takim razie pole jego powierzchni to 9 cm razy 8 cm, czyli 72 cm2. W tej figurze mieszczą się w całości dokładnie 72 kwadraty jednostkowe. Z tego większego prostokąta wytniemy teraz mniejszy prostokąt, wytniemy, czyli odejmiemy jego pole. Długości boków tego mniejszego prostokąta to 4 cm i 4 cm, czyli jest to kwadrat, bo ma wszystkie cztery boki tej samej długości. Czyli jego pole to 4 rzędy po 4 kwadraty jednostkowe w każdym rzędzie. 4 cm razy 4 cm to 16 cm kwadratowych. 1, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty i tak dalej. 16 cm2. No to odejmujemy 72 cm2, odjąć 16 cm2. Możecie sobie to wyobrazić jako dosłownie wycinanie z prostokąta o wymiarach 8 na 9 otworu w jego środku o wymiarach 4 na 4 to się równa, możemy to odjąć pisemnie, ale możemy w pamięci: 72 minus 10 to 62, jeszcze minus 6, 62 minus 2 to 60, i jeszcze minus 4 to 56. Pole powierzchni zielonej figury to 56 cm2.